Pora sprawdzić, czy Barry będzie w stanie ponownie pokonać zabójcę swojej matki. Barry zapobiega wypadkowi ciężarówki. Okazuje się, że z ukrycia przygląda się temu Eobard, który przybył, aby dowiedzieć się, z jakiego czasu pochodzi Flash. W międzyczasie zostaje znalezione martwe ciało żółwia. Jay podejrzewa Wellsa, ale ten wszystkiemu zaprzecza. Co do Wellsa, nie jest on złym człowiekiem, po prostu wiedział, że aby zbadać komórki żółwia, będzie trzeba go zabić. Teraz w tajemnicy pracuje nad czymś, co spowolni Zooma. Sisko prosi go o pomoc nad znalezieniem sposobu na kontrolowanie jego wizji. Wtedy to Wells w przebraniu Reverse Flasha odkrywa, że skoki adrenaliny uruchamiają wizję. Wtedy to Sisko dowiaduje się, że powrócił Reverse Flash, który chce porwać szefową Mercury Labs. Próbuje zapobiec temu Flash, ale przegrywa. Więc jak to możliwe, że Eobard powrócił? Wells bardzo dobrze nam to wytłumaczył. Pochodzi on z linii czasu, kiedy to jeszcze nie cofnął się, aby zabić matkę Barry'ego. Barry zdenerwowany chce go zabić, ale Wells obawia się tego, co może to spowodować. Reverse Flash porwał doktor Magii, aby ta zaprowadziła go do urządzenia tachionowego, dzięki któremu będzie w stanie powrócić do domu. W poprzednim sezonie ukradł to same urządzenie, mówi mu o tym doktor Magii. Złoczyńca wie teraz, że będzie częściej podróżował w czasie. Wells udoskonala okulary Sisko, dzięki którym będzie teraz można kontrolować wizję. Dzięki temu dowiadują się, gdzie przebywa przeciwnik. Flash ratuje doktor Maggie, dochodzi do walki dwóch speedsterów. Widać, że Barry stał się znacznie szybszy, dzięki czemu pokonuje swojego przeciwnika. Eobard zostaje zamknięty w swojej dawnej celi. Jako pierwszy rozmawia z nim Sisko. Dzięki czemu przełamał swój lęk do człowieka, który go kiedyś w pewnym sensie zabił. Kolejnym rozmówcą jest Barry. Stoi on w cieniu, aby nie zdradzić swojej tożsamości. Pyta się Eobarda, dlaczego ten tak bardzo go nienawidzi. Złoczyńca mówi, że od dawna chciał być taki jak on, ale w pewnym momencie zrozumiał, że musi stać się jego największym wrogiem. Tak samo mieliśmy w komiksie, gdzie to w przyszłości Eobard, zafascynowany legendarnym, nieżyjącym już bohaterem, odtworzył reakcję, która dała Barremu jego mocy i stał się speedsterem. Potem cofnął się w czasie, aby poznać swojego idola. Ale przypadkowo trafił do Muzeum Flasha, gdzie zrozumiał, że musi stać się jego największym przeciwnikiem, znanym jako profesor Zoom lub Reverse Flash. Sisko ma atak, który jest wywołany tym, że Eobard został schwytany i nie wrócił tym samym do swoich czasów. Przez to Sisko może zostać wymazany z istniejącej linii czasowej. Aby ratować przyjaciela, Wells każe Barremu pomóc jego wrogowi, aby ten mógł wrócić do swoich czasów. Barry nie jest tym zachwycony, ale dzięki temu uratuje Sisko. Eobard nie protestuje, obiecuje wówczas Barremu, że jeszcze się kiedyś spotkają. Tak więc spodziewajcie się, że jeszcze kiedyś go zobaczymy, wtedy to dowie się, kim jest Flash. I najprawdopodobniej właśnie wtedy Barry stoczy z nim kolejną walkę w swoim rodzinnym domu. Uratuje wówczas samego siebie, pozwalając swojej matce zginąć. Gdy Eobard zostaje odesłany, Sisko wraca do zdrowia. W tym odcinku Patty przed swoim odjazdem ułożyła układankę i dowiedziała się, że Barry jest Flashem. Z tego co wiem, aktorka ma być nieobecna przez parę odcinków, ale jeszcze ją zobaczymy. Francine leży w szpitalu, nie pozostało jej zbyt wiele czasu. Joe oraz Iris odwiedzają ją, aby się pożegnać. Nie robi tego jednak Wally, ale za namową siostry zmienia zdanie i żegna się z matką. Stan Jaya się pogarsza, aby go uleczyć chcą wykorzystać DNA jego duplikata z Ziemi 1, ale nie można go znaleźć. Jay jednak odkrywa, że nic to nie da, ponieważ jego komórki są zmutowane. Duplikat z Ziemi 1 się znajduje, ale nazywa się Hunter Salomon. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ właśnie ten osobnik w komiksach był oryginalnym Zoomem. Wiem, że teraz myślicie, że znamy tożsamość przeciwnika, ale niekoniecznie musi tak być. Nie wiem, czy wiecie, ale postać Ediego Tona była właśnie wzorowana na tejże postaci, także w pewien sposób już nam ją przedstawiono. W komiksach był on policjantem, a zarazem synem seryjnego mordercy. Podobnie jak Reverse Flash stał się największym przeciwnikiem Flasha, którym aktualnie był Wally West. Przyjął wówczas pseudonim Zoom. Dlaczego więc uważam, że to nie Zoom? Otóż dlatego, że Zoom walczył z Jayem od samego początku, tuż po tym jak ten zdobył swoje moce. W jaki sposób mieszkając na Ziemi 1 dowiedziałby się o istnieniu Ziemi 2? Skoro portal po raz pierwszy otworzył Barry walcząc z Reverse Flashem. Dlaczego miałby się trudzić kraść moce Jaya, skoro na Ziemi 1 miał dwóch szybszych speedsterów? Jak na razie zbyt wiele tu znaków zapytania, poczekajmy więc na więcej poszlak. Co do Hunter Salomona, może w przyszłości odegra jakąś większą rolę. Może stoczy bój z Wallim, który również stanie się speedsterem. Co do Zooma i jego tożsamości, nadal chce zobaczyć złego Henry'ego Allena z Ziemi 2. W końcu John Wesley Shipp chce ponownie zagrać speedstera. Więc co stoi na przeszkodzie, aby był on Zoomem? To tyle na dziś, a wy jak myślicie, czy Hunter Salomon jest Zoomem?
Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, a jeżeli czekacie na więcej moich filmów, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam, cześć, trzymajcie się, pa!